Siemanko, tutaj Tropco i to jest czwarty odcinek ze Skyblocka. I w tym odcinku zajmiemy się rozbudową mapy. Zresztą jak w każdym. Ale dzisiaj sobie wykonamy może takie miejsce pod farmę. Farmy drzewek. Nie będzie to farma jedzonka, tylko farma drzewek. Poza odcinkiem sobie nakopałem trochę kobla, też trochę drzewa ściąłem. Zasadziłem drzewo i wyrosło coś takiego. Także no nie za ciekawie. Aha, i muszę sobie zrobić kilo. Bo drewniany przed chwilą wyrzuciłem w przepaść. To jest diet. Wklejam sobie texture pack. Myślę, że całkiem fajny. Podoba mi się w każdym razie. Dobrze. Gdzie ja tą farmę bym chciał zrobić? Jak już mamy w dół pociągnięte to trochę, to może gdzieś w dole tą farmę. Tylko pytanie, czy jeszcze niżej, czy tu? Oj. Może bym zrobił to w sumie jeszcze niżej, tak żeby było to ciekawie. Aha, pochodnie. No tak. Pasowałoby już wziąć pochodnie, gdyż... Strasznie ciemny jest ten texture pack. Aha, nie mam pochodni. Kurczę. Dobrze. Niech będzie tak. Poczekam sobie chwilkę, żeby mi to się jeden chociaż przepalił. Poza odcinkiem nic nie rozbudowywałem wyspy. Nie chciałem tego robić, nie chcę tej wyspy ruszać poza odcinkiem. Wszystko, żeby to było nagrane, co się będzie zmieniać. Też dawno nie wrzucałem Skyblocka. Nie chciało mi się po prostu nagrywać, a uważam, że jak nie mam do czegoś chęci, nie robię tego na siłę, gdyż można po prostu to zepsuć w łatwy sposób. A nie chcę, żeby te materiały były jakieś takie zbytnio na siłę nagrywane. To idzie poznać bardzo łatwo. Także sobie... Ale dzisiaj są chęci. Także rozbudujmy tą wyspę. Shift wciśnięty. O, ten kobel pięknie wygląda. Strasznie. Po polsku to jest przetłumaczone jako bruk. I faktycznie na tym texture packu wygląda to jak bruk. A nie jak taka maś, taka. Na tym standardowym texture packu minecraftowym to po prostu ten kobel jest... No nie przypomina mi nic. Taki kamień po prostu położony na ziemi. I w sumie tyle. A tutaj to tak fajnie wygląda, już tak obrobiony ten kamień jest. Tak ładnie i elegancko. I pasuje do tego motywu Skyblocka. Nie będzie to tak ponuro wyglądać. Dobrze. Już trochę wyspa. Uszła w ten sposób. Tutaj bym sobie pociągnął jeszcze. Tej wody na razie nie będę jeszcze zabierał, bo ona mi służy jako winda. Nie chce mi się jeszcze drabinki robić czy jakichś schodów, ale w niedługiej przyszłości się tym też zajmę. Na razie to po prostu powiększmy do tego momentu. Ok, i teraz trzeba wyjechać. Kawałek z tym. Nie wiem, czy robić na taką szerokość, czy jeszcze szersze. Może jeszcze... Dwa bloki szersze zrobię. To sobie zrobimy tak. Ten deseń. Ok. I muszę sobie jakoś wyliczyć, jak kłaść dirt. Gdyż za bardzo nie mam na to pomysłu. Oj, szybko nie spadł przepaść. Każdy klocek jest na wagę złota jednak. Ile mam dirtu? Mam 12 dirtu podłożone na drzewka. 12. Teraz sobie policzymy klocki mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. I się pogubię. Dobra. Inaczej, bo tu mam tak zaznaczone. Dwa, trzy, cztery, sześć. Nie wiem, zlewa mi się ten bruk na ten. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć klocków. Dobra, 12.
tutaj. Oczywiście nie myślcie, bo jeszcze pod spodem zamierzam zrobić platformę, żeby w razie czego, jak mi się odwiedzi ta farma, żeby ten dirt po prostu sobie wyciągnąć. Dobra. Raz, dwa. Okej. Raz, dwa. Dobrze, no. I tutaj sobie zrobię może... Ojejku, jakie... To trzeba jakoś układać ten, to drewienko. Aha, to ja nie chcę, żeby to tak wyglądało. Musiało spaść. Raz, złapany. Spoko, spoko. Nie wiedziałem, że się tak da, że tak można. Ale skoro można, całkiem przyjemnie. Przeciągnę teraz. Myślę, że coś takiego. Gdyby tu klocków dać mu przerwy. To trochę by pasowało jednak, żeby mi się nie zrobiło tak jak na górze z drzewkiem, że z tym jest naprawdę kupa ścinania, a nie chcę wgrywać modyfikacji, żeby mi się to... Decapitator ta modyfikacja. Nie chcę jej wgrywać, bo dziadostwa bym sobie podejrzewam narobił. Bym sobie dodał roboty niepotrzebnie. Okej. O, w sumie. W sumie całkiem fajnie. Całkiem mi się to podoba teraz. Okej. Dobra. Tą platformę jeszcze będę musiał powiększyć i tak, żeby mi te... Jak będą spadać nasionka, czy nasionka sadzonki, żeby nie spadały w przepaść, tylko żeby spadały na platformę. Aha, tak, to jest... No nie no... Dobra. Kopać już. Na razie to jest taki wstępny stadium tej plantacji drzewek. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Raz. 2. 3. 4. 5. No, myślę, że w ten sposób te drzewka się nie będą stykać jakoś. Mam taką nadzieję. I też fajnie, bo to jest na innym poziomie niż góra, więc nie wszystko będzie na tym samym poziomie. I oczywiście mnie to cieszy, bo to nie będzie tak nudno na tej wyspie. To drzewo trochę mogłoby lepiej wyglądać. Niezbyt mi się podoba. Może jeszcze zmienię ten tekstur tak na jakiś inny. Chociaż ten bruk jest piękny po prostu i mi żal się z nim będzie rozstawać. Ach, ale cóż, to drewno, kurczę, to jest porażka. Strasznie przy tym. Strasznie skopane jest. Resource. Bo to nie jest teksturka, tylko resource. Fachowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. I tak sobie od razu pójdę w tą stronę. 30, tak żeby mi z 15 chociaż zostało. Kurczę, to jednak kawał terenu, muszę powiedzieć. To oczywiście sobie też będę wszystko powiększał. Naprawdę kawał terenu. Ale ta farma będzie jeszcze większa. No, chcę te wszystkie klocki zużyć, bo oczywiście mi kobla braknie. Tyle czasu go kopałem, a już się kończy. Raz. Dwa. Trzy. No i dupa. Koniec. Ale sobie mogę jeszcze to, tutaj tą ścieżkę przedłużyć.
wygląda jak siano po prostu. Znaczy, strasznie brzydkie. No, no nie podoba mi się. No. Okropnie to wygląda. Pochodnie sobie mogę porozstawiać. Oczywiście te pochodnie też tak nie będą stały brzydko. Ja to zamierzam jakoś fajnie porobić, żeby były tak jakby latarnie zrobione. Ale wszystko w swoim czasie. Na razie muszę mieć większy dostęp do surowców. A właśnie drzewo jest bardzo ważne dla mnie. Sobie wziął. Postawię. Mogę w sumie sobie jakieś nasionka przynieść, o ile mam. A jak nie mam, to muszę jeszcze to bydle duże ściąć. Tak, no pasuje to bydle ściąć jeszcze. Mam 10. Chyba 6 wystarczy. Chciałem sobie jeszcze polanę taką zrobić. Kurczę, tej ziemi stak mam około. Na skyblocku jest tak, o ile się nie mylę, ziemi. Nawet więcej. Nie no, mają dużo miejsca. Powinno być wszystko ok. To wszystko fajnie urośnie. No, super, super, super. Ja. Tylko to drewno to jest... Po prostu ja to będę przeżywał. Tak paskudne. Tak paskudną teksturę drewna zrobił. Reszta jest całkiem przyjemna. Czemu to jest... O co chodzi? Czemu to jest ładne drzewo? O kur... Co? Nie rozumiem. Aha, bo tam to jest okorowane, tak. Jejku. Ja nie wiedziałem, że to tak działa. Hopla, hopla. W takim razie nie muszę nic zmieniać. Ale muszę sobie... Muszę pozmieniać na... Nie muszę zmieniać resurs pack, ale muszę zmienić po prostu to drewno na takie panele, no. Panele są piękne, a tamto jest brzydkie. Nie wiem. Wszystko jest takie ciemne strasznie w tym resurs packu. Dobra, mamy coś takiego. No właśnie. I to jest... Dokładnie. Ja tu nic nie widzę. Czy ja mam na... ściemnione? Nie. Mam ściemnione. Boże, ciemno strasznie. Co w kolejnym odcinku porobić? To muszę w dzień ściąć to drzewo, bo przecież ja teraz to ja nic nie widzę. Porażka. Ale tamtego szkoda mi marnować w sumie. Jejku, i co tu teraz z tym zrobić? Źle to wygląda. No ale może zostawię to już. To już... Jest. Ja zapomniałem po prostu przerobić tamto drzewo. No ale to zaraz, no ja tu mam 40 tego. Kurde, tak jak mam 40 tego, razy 400, to 160 kawałków z tego miał drzewa. To ja to muszę przerobić. Pod spodem muszę zrobić platformę, muszę to wyciągnąć i muszę po prostu przerobić na zwykłe deski. Mi się to będzie bardziej opłacać. Coś takie. Po prostu mi się zdało na tekstur paku. No dobrze. Dzięki, że byliście w tym odcinku ze mną. Ja się z wami żegnam, zapraszam do kolejnego. Wkrótce powinien się pojawić. Ale jeszcze wcześniej pojawi się odcinek też z Minecrafta, ale z całkiem innej serii z początku. Nudny odcinek strasznie, muszę powiedzieć, ale to tak jak początki po prostu serii Minecraft. Tym bardziej, że to nie jest seria na jakiejś mapce, to jest chyba seria survival, ale z pewnymi dodatkami. Także dziękuję, że byliście ze mną, na razie, trzymajcie się i pa, pa.